Cześć, dzisiaj będę mówić o Uranie, a konkretnie o wyjściu z cienia Urana. Jest tak, że 6 marca Uran przeszedł już na następne 7 lat do znaku byka, natomiast cały czas jeszcze jest w strefie cienia i będzie w niej do 23 kwietnia. A ponieważ jest tak, że tuż po 23 kwietnia mamy jeszcze dwa inne eventy astrologiczne, no to nie będzie tak, że natychmiast 24 się uspokoi, dlatego że 24 kwietnia zaczyna się retrogradacja Plutona i potem 29 kwietnia Saturn zaczyna retrogradować, tak? Czyli tak naprawdę na początku maja, w pierwszym tygodniu maja zacznie się uspokajać. Wcześniej cały czas będzie wychodzenie z tego okresu przejściowego, w jakim jesteśmy w tej chwili, a więc przyzwyczajenie się do nowych warunków, jakie oferuje Uran w byku, i wszyscy muszą się do tego przyzwyczaić, że tak będzie. I nie obawiajcie się, zrobię materiał na ten temat i pewnie nie jeden. Natomiast po 23 kwietnia zaczniemy się już tak na serio wdrażać, będą już bardzo wyraźne te zmiany, które z nami zostaną na dłużej, i Uran będzie w ruchu prostym do 12 sierpnia tego roku, czyli to będzie taki okres, kiedy będzie wyraźnie widać, w którą stronę komu idą zmiany, czy komuś się pogarsza, czy komuś się polepsza, czy sprawy, które do tej pory trudno było rozwiązać, zaczynają mieć ręce i nogi, można z nimi coś zrobić, czy też jest tak, że wali się, pali i nie wiadomo, w co ręce włożyć, tak? Więc to jest taki materiał na temat właśnie wyjścia z cienia Urana i jak to będzie wyglądało szczególnie w Polsce. Więc tak jak powiedziałam na początku, to jest 23 kwietnia i ja tutaj przyjmuję taki moment bardzo uściślony razem z sekundami, więc nie tylko tak, że to się zgadza tam co do stopni, ale na tyle ściśle, na ile mogłam to ustalić, tak? Więc teraz tak, bo zawsze gdzieś w pewnym momencie trzeba się zatrzymać, żeby uśrednić, tak? Jakby do jakiej części sekundy następnie będziemy zajmować się czymś, tak? Więc jak to wygląda? To wygląda tak, że Uran tutaj jest w koniunkcji ze Słońcem po prostu i to jest jego najmocniejszy aspekt w sposób oczywisty. No i potem ma jeszcze trygon do ascendentu i poza tym ma jeszcze jeden malutki aspekt do Wenus i koniec. I to wszystko, czyli niewiele tego, ale za to poważne, dlatego że jeśli w momencie wyjścia z cienia Uran jest w koniunkcji ze Słońcem, to jest to taka sytuacja, kiedy będzie to żywotna sprawa nie tylko dla osób, które mają Słońce w znaku byka, nie tylko dla Polski, która ma Słońce w znaku byka i to dokładnie na początku, czyli tam, gdzie ta koniunkcja następuje, ale też będzie to ważne dla wszystkich innych ludzi, także na poziomie fizycznym, na poziomie materialnym, zmiany, które będą ich dotyczyć, w jaki sposób będą warunkowały ich materialne funkcjonowanie, będą zmieniały to, co dotychczas było nienaruszalnym status quo. Więc jest to ważny moment, warto zobaczyć, co się wtedy dzieje, jakie rzeczy się pojawiają, jakie rzeczy znikają, no bo to będzie nam mówić o tendencji na dłuższy okres, nie tylko na powiedzmy, nie wiem, najbliższe pół roku, tylko ten moment wskazuje na kierunek, w którym pójdą zmiany w życiu każdej z osób. Jeśli chodzi o Polskę, no to jest to taki moment, gdzie też te osie się mocno pokrywają z tymi osiami, które są w horoskopie Polski, a więc tutaj pewne takie klimaty, które znamy, które się wiążą z kwestiami zagranicy, która bardzo mocno wpływa na politykę wewnętrzną, będą tutaj istotne. Ale nie będę dzisiaj mówić o polityce, to jest tylko tak nadmieniam, tak, że ten horoskop ma zastanawiająco zgodną się z horoskopem Polski, więc tutaj jest jasne, że na naszym podwórku też zobaczymy jakieś ważne zmiany.
Jeśli chodzi o ascendent, ascendent jest tutaj w lwie. To jest i ascendent jest w opozycji do Lilith, która jest jeszcze tutaj w domu siódmym. I jest tak, że jest to ewidentnie horoskop karmiczny. O, tak, to chyba najkrócej mogę powiedzieć. Lilith, która znajduje się w domu siódmym, a więc w sektorze związków, wyraźnie wskazuje na to, że bardzo wiele rzeczy, które się będą u nas działy, będą dotyczyły właśnie relacji małżeńskich, partnerskich i innych, a także relacji, których nie ma lub nie było, lub relacji, które są z przeszłości. Więc w tym okresie możemy się spodziewać po pierwsze najazdu osób z przeszłości i po drugie też rozwiązywania różnych spraw z przeszłości, także spraw związanych z nieobecnością. I Lilith jest tutaj, no i descendent również jest w ciekawym punkcie sabiańskim, który nazywa się poczwarka, która przemienia się w motyla. Czyli powiedziałabym, że jest to taki moment szczególnie dla osób, które mają jakieś ważne obiekty w końcówce znaku wodnika, ale nie tylko. Jest to taki moment przemiany, która będzie dobrą przemianą, tak? Będzie przemianą we właściwą stronę, będzie wyjściem z kokona, będzie zmianą swojego wyglądu, trybu życia, oczekiwań, także ludzi, jakimi się ktoś otacza, na lepsze, bo zdecydowanie większość ludzi woli motyle niż poczwarki czy gąsienice. Są owszem takie osoby, które bardzo lubią gąsienice, ale jednak większość ludzi myślę, że jest zgodna w tym, że motyle są piękniejsze, więc jest to dobry sygnał, szczególnie dla osób, które właśnie mają jakieś obiekty w końcówce wodnika. A także dobry dla osób, które mają jakieś obiekty w końcówce lwa, dlatego że tutaj ascendent tego horoskopu na Polskę jest w lwie, a więc i to właśnie na końcówce, a więc to wskazuje, że tutaj będzie dużo się działo w sprawach, które do tej pory no właśnie nie miały rozwiązania. I ascendent na Polskę jest na gwieździe, która się nazywa Aldebach. I to jest gwiazda, która jest w gwiazdozbiorze lwa i która bardzo mocno wiąże się ze sprawami militarnymi, także z takimi krwawymi sprawami militarnymi, jakimiś zamachami, zamieszkami i tym podobnymi. I wiąże się bardzo mocno z Unią Europejską i bardzo mocno wiąże się również z Watykanem. I to jest na tyle mocne, że ponieważ tutaj mamy właśnie gwiazdę z gwiazdozbioru lwa, jest ona także związana z takimi przewrotami, tak, z utratą stanowiska albo z utratą życia nawet, tak, wiąże się ją mocno z różnymi rodzinami królewskimi. Akurat w Polsce rodzin królewskich nie mamy, chociaż pewnie jakieś dynastie, patrząc na to, jak niektóre nazwiska się powtarzają w każdym pokoleniu na poziomie publicznym, można byłoby się pokusić, że można je tak określić. Natomiast no, jeśli to dotyczy Unii Europejskiej, no to jest tam troszeczkę rodzin królewskich. Jeśli chodzi o Watykan, to również mamy tam głowę państwa, która jest no, właśnie no, kimś w rodzaju króla, tak można powiedzieć. Więc tutaj może się wiele zmienić. Natomiast jeśli chodzi o taki poziom prywatny, to ta gwiazda bardzo sprzyja temu, żeby wspomagać ludzi, którzy mają dobre intencje. Bardzo wspomaga w znalezieniu miłości, bardzo wspomaga w znalezieniu życzliwych osób i wreszcie pomaga w rozwiązywaniu problemów z wrogami. Więc tutaj też może się dużo dziać właśnie na tym planie, także z osobami, z którymi się nie ma kontaktu, ponieważ władca tego horoskopu Słońce, który jest w koniunkcji z Uranem, znajduje się w dziewiątym domu, więc nie chodzi zawsze o jakieś kontakty bezpośrednie. To mogą być jakieś kontakty na odległość, kontakty związane z sprawami formalnymi, prawnymi, albo jakimiś kontaktami z zagranicą.
albo jakimiś sporami publicznymi, tak można szeroko to określić. Więc jest to ciekawy horoskop, pozytywny, no ale wybuchowy, dlatego że no, po pierwsze pojawiają się tu jacyś wrogowie, po drugie no, sama koniunkcja Słońca z Uranem jest taka bardzo, bardzo wzmagająca agresję, bardzo wzmagająca aktywność, nerwowość, też taką nadaktywność, tak można powiedzieć nawet. Tutaj myślę, że te sprawy z przeszłości będą grały dużą rolę, natomiast one akurat niekoniecznie zawsze będą publiczne. Natomiast te głośne rzeczy będą wynikały z tego, co się już zdarzyło w przeszłości, natomiast to niekoniecznie będzie rzecz, która będzie naświetlana jako pierwszoplanowa, tak? Więc to jest jedna z tych rzeczy, która się tutaj mocno pojawia. No jest jeszcze ten mały aspekt, czyli półsekstyl do Wenus. Wenus jest tutaj w Baranie, w koniunkcji z Chironem, z Merkurem i z Vestą. I tak naprawdę można to potraktować jako taki rozciągnięty stelium przez znak barana dochodzący do znaku byka. I tutaj powiedziałabym, że no, jest to mały aspekt, ale zawsze, kiedy mamy jakiś układ między Uranem a Wenus, to jest taka możliwość, że właśnie różne rzeczy będą się działy bardzo nagle i będą niekoniecznie bardzo komfortowe albo takie filmowe, tak? Tylko mogą być w jakiś sposób też zawstydzające albo no, jakoś embarrasujące, tak? Więc tutaj powiedziałabym, że jeśli chodzi o sprawy miłosne, to często może tak być, że one nie będą właśnie wyglądały tak bardzo baśniowo, tylko będą się wiązały z jakimiś sprawami związanymi z leczeniem, związanymi z tym, że trzeba różne rzeczy poprawiać, związanymi z jakimiś trudnościami, z tym, że ktoś komuś pomoże w momencie, kiedy jedna osoba ma problem i tym podobne. Czyli to będą, powiedziałabym, takie zwykłe życiowe sytuacje, zupełnie nieromantyczne, które mogą prowadzić do czegoś romantycznego, albo mogą prowadzić do znalezienia po prostu sprzymierzeńców, tak? Którzy będą chcieli pomóc osobom, które no właśnie wymagają pomocy, z jakichś powodów wydają się atrakcyjne albo po prostu sympatyczne. I tutaj ważna jest właśnie ta końcówka wodnika oraz no, obejmuje to także cały znak barana, a więc osoby, które mają jakieś obiekty w znaku barana, szczególnie osoby, które mają słońce oczywiście, mogą się spodziewać w tym okresie, czyli do 12 sierpnia, znacznej poprawy swojej sytuacji, podobnie jak lwy, szczególnie z końcówki znaku i wodniki, szczególnie z końcówki znaku. A jeśli chodzi o byki, to myślę, że one no, będą przeżywały nieustanne zdumienie. Myślę, że warto też, żeby nie latały zbyt wysoko, dlatego że ze względu na obecność Plutona w Koziorożcu jest tak, że może się wydawać, że wszystko mogą. Tymczasem no, przyjdzie czas za parę lat, że te różne rzeczy będą rozliczane. I ja bym bardzo poważnie brała to pod uwagę, nawet jeśli to będzie bardzo trudne, że przeróżne szaleństwa, które w tym momencie są bezkarne, będą miały swój koszt. Ten koszt przyjdzie. I myślę, że to wszystko na temat tego horoskopu. Przygotujcie się na to, że będziecie bardzo zmęczeni pod koniec kwietnia, natomiast potem już będziemy przyzwyczajeni zupełnie do tego, jak się sprawy mają, no i zaczniemy wdrażać wartości, jakie reprezentuje Uran w byku, czyli między innymi to, że jeśli chodzi o sprawy materialne, to nie będzie do nich standardowego podejścia, będzie zupełnie inne niż dotychczas. I to wszystko. Dziękuję.